Kolejne dwa obiekty na Półwyspie Helskim, w okolicy Helu. Dokładnie jesteśmy niedaleko portu wojennego. Tym razem będzie to bateria właśnie numer 22. No tak jak mówiłem, koło portu wojennego. Są to dwie baterie, kaliber 75 mm. Z takich ciekawostek tutaj mogę pokazać. Nie zauważyłem tego w poprzednich bateriach tego samego typu. Tutaj wygląda tak, jakby to była jakaś... Ja bym to powiedział, że to jest jakby jakaś rampa przeładunkowa. Nie było w poprzednich, nie widziałem tego w poprzednich bateriach. Tutaj są i w jednej i w drugiej. Może tu szyny dochodziły z tamtej strony, chociaż nie widać tutaj śladów po szynach. Tym bardziej, że tu drzewo po środku rośnie. Ale jest, jest taki coś takiego po prostu, czego po prostu wcześniej nie widziałem w tego typu właśnie bateriach przeciwlotniczych oczywiście. I oczywiście pokażę je. Najpierw pokażę jedną. A może zacznę wchodzenie z tej strony. Konstrukcja identyczna jak baterie 21 i 23. Z takich ciekawostek, tu można zobaczyć, o, to wszystko było odciną jeszcze w środku, konstrukcja. W taki sposób to było zrobione. To standardowo nisza, no, oczywiście nie ma tych dźwiczek, co tu były. Wszystko jest tak samo, no, tu oczywiście była winda do pocisków. No, tu akurat nic się nie zachowało, to mogło świadczyć. U góry nic nie ma, jest prześwietlenie. Obiekty są takie same, tak samo pokażę jak może w poprzednim. Potężne właśnie zawiasy do drzwi, których już nie ma. Które skończyły gdzieś na złomowisku pewno, dawno, dawno temu. O, tu można powiedzieć, w porównaniu z poprzednim obiektem, co pokazywałem, to jest suchutko, pięknie, nie ma śmieci, żadnych tu brudasów nie było. O, trochę może śmieci jest, ale nie ten. Tak to wygląda. Jedna nisza. O, to jeszcze pokażę ciekawą rzecz, gdzie w poprzednich obiektach nie było. O. Właz zabezpieczający. I tam jest drugi właz. To jest unikat, bo w poprzednich, co pokazywałem, nigdzie tego nie było. Tych dwóch włazów. U góry oczywiście było to działo przeciwlotnicze. O, i to pokażę, bo to jest dopiero pierwszy raz, to na tej właśnie, jesteśmy właśnie na baterii numer 22 i tu jeszcze to się zachowało. Mam nadzieję, że się zachowa, no tu jest mocno skorodowała ta część i że nikt tego nie wzbogaci się kosztem historii i tego obiektu zarazem. No tu jest suchutko, tu nie ma jakiejś wody, no oczywiście ściana trochę zleciała, bo jest na pewno zawilgocona, ale w porównaniu do tych poprzednich obiektów ten. Dobrze. To nie marnuje czasu, idę dalej. No to jest tak samo, nisza, nisza. To już nic to nie ma jakiegoś nowszych jakichś ciekawostek. Schody jak to schody. Wszystko jest tak samo. Tak samo zarośnięte jak w poprzednich obiektach. Jest oczywiście podstawa. Armaty przeciwlotnicze to była kaliber 75 mm. No to obiekt jest dosyć w dobrym stanie, no nie oberwał chyba z jakiegoś poważnego oszczału. I tam właśnie widać piękne nasze morze, plaże. No tu ta część jest zalana. Tak jak widać. O, tu jest dosyć ciekawa rzecz. Szyna kolejowa, zamocowana. No nie będę się wypowiadał, dlaczego jest tu szyna kolejowa. W jakim celu? W celu wzmocnienia, czy... Nie wiem. Nie będę lał wody, że wiem. Czy wymyślał jakieś teorii historyczno-spiskowych. Pokazuję tak, jak jest to i zachęcam do obejrzenia też tego obiektu.
No, to jeszcze się taki element zachował. Do czegoś to służyło. No, jakby ktoś wiedział, to jakiś ewentualnie komentarz pod filmikiem. No i tutaj nisze na pociski. Przejdę może tędy. Znowu glebę nie zaliczył jak w poprzednim filmiku. Ale teraz idę do przodu, nie do tyłu, nie cofam się. Tam się trochę cofałem do tyłu. Ale to jest skręcone raz. Lepiej czy dobrze czasami wychodzi. O. Tak to ładnie stąd wygląda. No może dziś jest piękne. Zero fali. Piękna naprawdę wiosna. Dobra. I teraz tak, no około 40 paru kroków, no odległość to jest może 30 do 40 tam. Dobra, nieważne ile co. Tak to wygląda tutaj. No i tu też taki kawał betonku właśnie. Podobnie. Jakaś szyna kolejowa. Przeznaczenie tego nie mam pojęcia. Dobra. Muszę wejść do środka. O, tu jeszcze widzę ciekawą rzecz, ale za chwilę o tym. Podobny element. Jakieś tam miał przeznaczenie, nie wiem. Do czego to mogło być? Nieważne. Drabinka. I teraz tak, no podstawa oczywiście. Podstawa armaty. I tak jak mówiłem, tu jest akurat, no w tej chwili, w tym już nie ma tego, co było tam, nie? No tutaj jest druga. No tu jest zalana akurat tutaj, zejście tutaj. Do klatki takiej. No, o tu jest jeszcze jakiś element. To jeszcze się zachowało. No to też jest element. To jest też sensacja, że to tu jest. Część od windy. Oczywiście w tej chwili jestem na drugim obiekcie. Baterii przeciwlotniczej numer 23 koło portu wojennego. Baterii numer 22. No, nie 23, 22. O, i jest płyta. Jest płyta i to się zamykało. No w tej chwili to jest nie do ruszenia. Na szczęście, dlatego to jeszcze tu jest. Więc to też jest, no to jest dopiero pierwsza tego płyta zamykająca właśnie tą niszę, gdzie były przetrzymywane właśnie pociski. Drugi element, nie wiem czy to było dość jakieś tam, chyba nie sądzę, żeby do siatki jakieś maskujące było, tylko z dwóch stron to jest, nie? A może do siatki maskujące, tak to wygląda. No i standardowo klatka schodowa. Stan tego obiektu można powiedzieć zadowalający. No i podziemny oczywiście schron, magazyn, a zarazem można powiedzieć punkt dowodzenia. Tak samo wszystko tutaj, no nic tutaj na jakieś nowości nie ma, tylko tu jest zawalony betonem. Tutaj gdzieś znajdowała się winda właśnie do pocisków do góry. Oczywiście nic tu nie zostało. Zdewastowane. No tu już widzę jest mokro. O, tu już jest źle, bo tu już jest woda. Tu są, o. Tu są fest. Widać, że to jakaś musiała być jakaś eksplozja. Granatu może. No bo cała ściana jest, o, tak jak widać. Cała ściana jest w opryskach. Boczne ściany tak samo. Wszędzie, gdzie byśmy nie spojrzeli, na którą ze ścian, są ślady odprysków właśnie po jakimś eksplozji. Prawdopodobnie jakiegoś granatu może, czy czego innego.
I teraz tak, do środka zawiasy są standardowo, drzwi oczywiście nie ma. No niestety, tu już panuje woda, tu jest wszystko zalane. Więc tutaj już można powiedzieć, że się nie dostaniemy, żeby się pospacerować. To jest wszystko zalane. Tak pokazuję to te. No rzeczywiście tutaj tego włazu nie ma, nawet nie ma tego elementu, który trzymał ten właz. Tak jak w poprzednim pokazywałem, dlatego mówię. Tamto to się uchowało i to jest jedyna w swoim rodzaju. Dobra, to tyle. Może jeszcze pokażę. Więc tutaj no, eksplozja jakaś wystąpiła w środku, bo są ślady. O, tu jeszcze jest mechanizm od windy. Dobra, słońce nam tutaj trochę świeci. No jeszcze pokażę, o, tam nie było. Tam nie było, bo prawdopodobnie ten. O, tu jest jeszcze, są takie schodki. To jak mówiłem, że wygląda na rampę jakąś przeładunkową. Prawdopodobnie. No i są te schodki właśnie tu. Jest tak jakby ta rampa. Nie wiem dokładnie, prawdopodobnie może tu była kolejka, dochodziła. Albo po prostu podjeżdżał samochód z amunicją, była rozładowana. To tyle, co chciałem pokazać. Ewentualnie pozdrawiam.